Cześć, ostatnio pokazałem ćwiczenie na rwę udową. To ćwiczenie było wykonywane na brzuchu. Ćwiczenie bardzo dobre. Możecie je sobie zobaczyć tutaj, właśnie klikając na link powyżej. Natomiast dzisiaj podobne ćwiczenie, jednakże ćwiczenie przy pozycji takiej klęcznej. To ćwiczenie składa się z czterech takich pomniejszych, mniejszych ćwiczeń, dlatego warto sobie stopniowo je wprowadzać. Jeśli czujecie ból, jest ten ostry ból przy tym ćwiczeniu, najlepiej to sobie odpuścić albo wykonywać je wolniej, spokojniej, niekoniecznie przenosząc na przykład biodra do przodu zbyt mocno, czy wykonując zbyt gwałtownie ruchy. Warto się skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą, czy faktycznie to ćwiczenie może Wam pomóc, zobaczyć, czy cierpicie faktycznie na rwę udową. Także zapraszam, zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia za chwilę. W tym przypadku boli nas po prawej stronie. Ból od rwy udowej może promieniować aż do samego kolana, po wewnętrznej stronie uda, ale również z przodu i czasami nawet z boku, w zależności od które części tego nerwu udowego są zaangażowane. Zaczynamy od bardzo delikatnego ćwiczenia. Przenosimy miednicę biodra do przodu, wypychamy biodro do przodu. Poczujesz rozciąganie z przodu uda na pewno. Rozciągamy ten nerw. Następnie dokładamy odwiedzenie ramienia, bok i również delikatnie skłon ku lewej stronie. Otwieramy tym samym właśnie przód biodra jeszcze bardziej. Następna rzecz to połączenie tego ruchu z ruchem głowy do przodu. Wykonać najlepiej 3 do 5 powtórzeń każdego tutaj ćwiczenia w ten sposób. W końcu podobne ćwiczenie, tylko z ruchem głowy do tyłu, również 3 do 5 powtórzeń. Powtarzaj 2-3 razy dziennie. To wszystko. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i do zobaczenia wkrótce.